Ekspert Roczniak. Kompleksowa obsługa od A do Z. Tarnów, ulica Błonie 5. Telefon 14 699 1234. Pełna oferta na stronie www.ekspert-roczniak.pl. W zastępstwie za trenera Manelskiego dzisiaj poprowadziłeś Unię Tarnów, no i udało się wywieźć z ciężkiego terenu 3 punkty. Tak, drużyna realizowała taktykę trenera Manelskiego. Myślę, że robiła to w sposób dosyć dobry. Praktycznie kontrolowała mecz. Przez całe spotkanie wszystkie wydarzenia były pod pełną kontrolą i wynik na pewno jest zasłużony. Troszkę nerwówki przed tą przerwą, ta bramka do szatni. Takie bramki w momencie, gdy się prowadzi, powodują pewną nerwowość i troszkę obniżają morale, ale powiedzieliśmy sobie w przerwie, że zaczynamy mecz od początku, tak jakby się nic nie stało, jakbyśmy dopiero wyszli na murawę i mieliśmy grać to samo i zawodnicy się do tego zastosowali. Joker Crocker po raz kolejny. Tak, zgadza się. To jest uzdolniony zawodnik, który ma szczęście do takich sytuacji podbramkowych. Dzisiaj miał tylko jedną sytuację i wykorzystał ją, więc świetnie, że tak się stało. 15 mecz bez porażki. To pocieszy nas wszystkich w klubie, wszystkich zawodników i trenerów i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dopóki jest szansa teoretyczna na awans, to na pewno chłopaki będą o to walczyli. Panie trenerze, losy tego spotkania ważyły się do ostatniego gwizdka, jednak 3 punkty pojechały do Tarnowa. Co zadecydowało o tej porażce? Co zadecydowało? 2 bramki przeciwnika, można powiedzieć. No na pewno w pierwszej połowie przeciwnik stworzył więcej sytuacji do tego, żeby zdobyć bramkę. My w samej końcówce pierwszej połowy po bardzo dobrym rozegraniu rzutu rożnego wyrównaliśmy i można było myśleć i mieć nadzieję, że te losy tego spotkania się będą odwracać, bo w drugiej połowie mój zespół zagrał bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zaangażowanie i myślę, takiego zespołu byśmy sobie życzyli. Mimo tego, że doznaliśmy dzisiaj porażki, to doznaliśmy jej z dobrym zespołem, można powiedzieć, że z bardzo dobrym, jak na trzecią ligę i nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o to, jak ta gra na boisku dziś wyglądała. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie przyniesie też dobrą formę zespołu, bo od momentu, kiedy zagraliśmy w Wolbromiu, ona zdecydowanie zwyżkowała i myślę, że kolejny mecz musi potwierdzić to i utwierdzić nas w przekonaniu, że idzie to w dobrym kierunku. No cóż, zarówno Unia, jak i Juventa miała dzisiaj swoje sytuacje do tego, żeby zdobyć bramki. Mnie martwi tylko jedna rzecz, bo nawet obrońca przeciwnika przyznał, że ewidentnie faulował Andułę w polu karnym. Anduła dostał za to żółtą kartkę. Trudno, sędzia się pomylił, no ale dodatkowo Anduła wypadł z kolejnego spotkania. Szkoda, bo to jest zawodnik, który można powiedzieć wiele wnosi do tego zespołu i decyduje o pewnych rzeczach, które na boisku się dzieją, a w kolejnym spotkaniu jego nie będziemy mieli. No cóż, błędy się zdarzają, bardzo dobre sędziowanie notabene dziś pana sędziego pozwolił na grę, na walkę na boisku i o to chodzi. Nie toleruję na boisku płakania i ała i o mój Boże, bo nie w tym kierunku, tylko to są mężczyźni i muszą wyjść po to, żeby powalczyć i te punkty, żeby wiedzieli, że w nogach zostało dużo, dużo zmęczenia, ale to później lepiej zdecydowanie smakuje. Ten bilans między Unią i Juventą w pewnym sensie się wyrównał, bo na jesień wy wygraliście w Tarnowie 2-1, no i dzisiaj ten wynik troszeczkę się odwrócił. No tak, no cóż, na pewno te mecze przynoszą wiele emocji i to jest bardzo istotne, bo kibice przychodzą po to, żeby zobaczyć coś ciekawego na boisku, nie po to, żeby się wynudzić 45 minut i kolejne po 15-minutowej przerwie też, tylko żeby przyjść, zobaczyć coś ciekawego na boisku, ciekawe zagrania, może zespół, który widzi w jakimś dobrym kierunku, że widać jakiś postęp i myślę, że w tym zespole, moim zespole, widać jakiś postęp, jeżeli chodzi o grę w stosunku do tego, co graliśmy chociażby w zeszłej rundzie czy w sezonie. Mam nadzieję, że zarówno Unia, jak i my będziemy walczyć o jak najwyższe cele w tej lidze, bo są to zespoły, które naprawdę zasługują na dużo więcej niż może w tej chwili, bo patrząc dzisiaj z boku na zespół
Starnowa. Uważam, że, no, że dziś zagrał bardzo dobre spotkanie i ma spore szanse na to, żeby jeszcze pogonić Garbarnię i napędzić im strachu. Dziś wyszły na boisko dwa zespoły, które bardzo chciały. Mój zespół też chciał. Nie udało się. Dziś Unia była o oczko lepsza, o jedną bramkę lepsza. My czekamy na rewanż. Myślę, że jeżeli Unia nie dostanie się do trzeciej ligi, to będą kolejne spotkania, które będą emocjonowały kibiców na trybunach. Panie trenerze, trzecie spotkanie z rzędu i historia lubi się tak naprawdę powtarzać, bo potrzebny był chyba wstrząs w szatni, żeby zawodnicy uwierzyli w swoje umiejętności i zaczęli grać pewnie tak, jak życzyłby pan sobie tego. No na pewno dzisiejsze spotkanie pokazało, że idziemy w takim dobrym kierunku, bo mecz w Olbromiu po słabym pojedynku u siebie z Czarnymi Połaniec, bardzo słabym, można powiedzieć przespanym, dziś ten mecz zaczął się zdecydowanie inaczej. Mimo tego, że przegrywaliśmy, że goniliśmy wynik, to zdołaliśmy zremisować i walczyć o to, żeby te punkty zostały wszystkie w Starachowicach. No niestety, tak jak mówię, czasami trzeba pochylić głowę przed lepszym przeciwnikiem. Dziś przeciwnik był o jedną bramkę lepszy, a poza tym gra, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, bardzo dobrze w piłkę i dlatego nie mogę mieć zastrzeżeń do swoich zawodników, że to spotkanie przegraliśmy. Szkoda, punkty pojechały do Tarnowa, czekamy na upragniony rewanż z Unią, czy w Tarnowie, czy u siebie. Nie udało utrzymać się tej dobrej pasy bez straconej bramki, jeżeli chodzi o twoją osobę. Pierwsza, odkąd wróciłeś do Unii Tarnów, no ale udało się wygrać i chyba to jest najważniejsze. Zgadza się, najważniejsze jest zwycięstwo. Cieszymy się z tego bardzo, bardzo serdecznie, bo naprawdę przy Starachowice i Juventa bardzo, bardzo trudny rywal i najważniejsze zwycięstwo, tak już powiedziałem. Każda pasa się kończy, także no, kiedyś musiała paść ta bramka pierwsza. No, wykonali bardzo, bardzo dobry, stały fragment gry. No, wydaje mi się, że nie miałem nic do powiedzenia. W pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, prowadziliśmy grę. Szybko zdobyta pierwsza bramka. W sumie powinna ustawić pierwszą połowę, niestety przespaliśmy pod koniec i tak jak mówię, no, dobrze wykonany stały fragment gry i zemściło się. Mieliśmy też dwie sytuacje, prawda, sam na sam. Mateusz Wolański, niestety brakło szczęścia. O jeszcze większym pechu może powiedzieć Dawid Sojda, bo z linii brakowej praktycznie wybili piłkę, no ale graliśmy konsekwencje i wygraliśmy 2-1. Trzeba przyznać, że w ostatnich tych spotkaniach nie widzieliśmy cię za często na boisku, jednak dzisiaj dostałeś swoją szansę i wykorzystałeś ją. No w ostatnim czasie grałem mniej, dzisiejsze zwycięstwo zapracowała na nie cała drużyna. Cieszę się, że 3 punkty wracają do Tarnowa, bo wiedzieliśmy przed meczem, że jest to bardzo ciężki teren. Te ostatnie dobre występy twoje w lidze przypieczętowałeś pierwszą w zespole seniorów bramką. No wiadomo, dla takiego młodego zawodnika, który przychodzi wszystkie systemy szkolenia w tarnowskiej drużynie od małego, no czeka na tą pierwszą bramkę, no, w końcu się doczekałem. Trzeba docenić przede wszystkim to, że dawno nie zdobyliście tej bramki w pierwszej połowie, to by się udało. No tak ostatnim czasem tak wychodziło, że graliśmy jedną połówkę słabszą, drugą gorszą. Dzisiaj w sumie może też tak było, ale w końcu się udało. Co powiedział wam w przerwie trener Bartkowski? Powiedział nam, że jesteśmy lepsi piłkarsko, chociaż boisko nie do końca pozwalało na grę taką, jaką my preferujemy. No ale udało się jakoś ostatecznie wygrać, chociaż boisko było dzisiaj dramatyczne. Udało się podtrzymać tą pasę, udało się również wywieźć z Juventy Starachowice 3, myślę, że ważne punkty. I co ważne, jesteście w czołówce tabeli w trzeciej ligi. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok do tego, aby pokazać władzom, że mamy dobrą drużynę i w jakiś sposób wspomóc trenera w walce o drugą ligę. Wiemy, że szanse są iluzoryczne, ale będziemy walczyć do końca. Wydaje mi się, że obecna drużyna zasługuje na to, żeby grać w wyższej klasie rozrywkowej. Widać to z meczu na mecz. Jesteśmy zmobilizowani. Jednak ta mobilizacja nie wynika tylko z tego, że władze klubu w jakiś sposób próbują nam pomóc, tylko sami się próbujemy mobilizować z meczu na mecz. Żeby wyniki tutaj nie zaćmiły sytuacji panującej w klubie. My robimy swoje, wygrywamy mecz za meczem, natomiast ze strony władz klubowych niestety są problemy z tym, żeby w jakiś sposób nas wynagrodzić za to, że dajemy z siebie wszystko na boisku. My ze strony sportowej robimy naprawdę wszystko to, co możemy. Zresztą wyniki same o tym świadczą, jednak sytuacja nie wygląda tak kolorowo,
jak wyglądają wyniki. Sytuacja nie jest dobra. Klub został oddłużony, jednak od pewnego czasu my jako zawodnicy nie dostajemy pieniędzy. Jest to kwota, jest to, przepraszam, 3-miesięczny dług klubu wobec nas. Niektórzy zawodnicy mają dodatkową pracę, więc mogą w jakiś sposób dać sobie z tym radę. Natomiast jest gro zawodników, którzy żyją po prostu z piłki, dojeżdżają czasami 40 km na trening. Po prostu no, nie stać ich na to, żeby dokładać do tego klubu. No, sam fakt, że nie mamy nawet na obuwia sportowe, które mamy zagwarantowane w umowie między klubem a zawodnikiem. Więc nie jest tak kolorowo, jak to wygląda. I tutaj chcieliśmy zaapelować do władz o to, aby w jakiś sposób nam pomogły tutaj i przede wszystkim zaczęły z nami rozmawiać, no bo tego nam najbardziej brakuje, bo w tej chwili nam się ucięły rozmowy. Zresztą nie ma żadnych rozmów między władzami klubowymi a zawodnikami. No, naprawdę czekamy na to, no bo też chcemy z czegoś żyć. Czy to znaczy, że nie znacie sytuacji w klubie i nikt wam nie chce tego wyjaśnić? No, dokładnie tak jest. Prezes nie pojawia się w szatni, nie tłumacząc nawet, dlaczego nie ma tych pieniążków. No, my w jakiś sposób staramy się mobilizować, ale jak długo to potrwa, to nie wiem. Nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że potknie nam się noga w kolejnym meczu i kibice będą wielce oburzeni, że przegraliśmy mecz. No, jesteśmy tylko ludźmi i każda seria kiedyś się kończy. Brawo panu, dużo.